Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Streja. Jesteśmy świeżo po podwędzeniu kurtki oraz czapki. Nie da się ukryć, że... No cóż, cały ten mój proces został mocno przyspieszony dzięki nieświadomym akcjom podjętym wcześniej, ale nie będę narzekał. Możemy przynajmniej w tej chwili iść do naszego kontaktu, no i zyskać dostęp do tego, do czego mamy zyskać dostęp. Czy mi wszystko dobrze działa z padem? To jest ważne pytanie, ponieważ wczoraj niestety, tak idealnie w temacie gry, moje własne koty dokonały małej destrukcji mojego pada, zrzuciły go i teraz mój klik w górę na krzyżaku działa tak na pół gwizdka. Bo niby klika, jak widzicie, otwieram ekwipunek, no ale niestety ten klik nie jest taki pełny, tylko klika tak na, nie wiem, pół milimetra w dół. Coś tam się zblokowało, tak więc dzięki wielkie, kocie. Nie wiem, czy dam radę go sobie rozebrać, może zobaczę, coś tam naprawia, bo bardziej prawdopodobne zepsuję go jeszcze bardziej. Więc moi drodzy, wszyscy fani kota, zostawcie lajka, ja zrzucam butlę. Idziemy pogadać z naszym kontaktem, dajmy mu znać, że mamy wszystko, co mieliśmy zdobyć i idziemy ukraść baterię. Dobra, pokaż przedmiot, damy mu kurtkę. Ta kurtka to właśnie to, czego potrzebujemy. Wciąż potrzebuję kask roboczy. No mam wszystko. Wyśmienicie, ten kask idealnie się nada. Przebierę się, możesz się odwrócić? No ja chciałem się nie odwracać na przykład. Popatrzeć. No cóż, trochę go odmieniło, ale nie wiem, czy pracownicy noszą takie łańcuchy. Doskonale, trochę pije w pasie, ale będzie dobrze. A skąd ty wiesz, że pije w pasie, jak ty nie masz odczuć? Jakby prawdopodobnie nie ma odczuć. Jakby zakładam, bo nasz dronek nie ma, ale te w sumie mają pełne ciało. Wskakuj do tego pudełka, przeniosę cię przez punkt kontrolny. Hell yeah! Czas na infiltrację fabryki. Dobra, zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądała bateryjka. Na szczęście mamy bardzo przydatnego drona, który potrafi dekonstruować rzeczy do jakiejś niematerialnej, cyfrowej ich formy, a potem konstruować je gdzieś indziej. Tak więc to dobrze powinno podziałać. Pytanie, czy kamizelka i hełm wystarczą na, żeby wejść do środka? Bo jeżeli to jest jakby koniec ich sposobu identyfikacji pracowników, nie wróżę im światłej przyszłości. Tak, pudełko Neko Corporation, dokładnie takie samo jak te wszystkie pudełka Neko Corp dookoła, okej, wszystko się zgadza. No i co, zinfiltrowane. Dobra, czas wyskoczyć w takim razie, on tutaj zagaduje pracownika, wydaje mi się, że nikt nie powinien się mnie tutaj już czepiać, a przynajmniej mam taką nadzieję. Pozwiedzajmy zatem, nie ma tutaj żadnych wspomnień, to już sobie sprawdziłem. Tak więc nie muszę się tym przejmować i wystarczy, że będę badał okolice i zmierzał do przodu. Jesteśmy malutcy, jesteśmy fajni, czy ten dron może mnie zobaczyć? No, powiem wam tak, patrzę na to kółko, które się tutaj znajduje i mam wrażenie, że tak, że może mnie zobaczyć. Coś czuję, że muszę się tutaj chować jakoś potencjalnie. O kurwa, nie! Co mi zrobić? Ty chciał mnie zastrzelić! Ja piernik, nie! Nie! Co się stało? Jestem w pudle. Żyję, ale nie żyję! Kurwa. Kot Schrödingera, ale skam. Schowałem się do tego pudła, dobra. Okej, okay. Dronek jak mnie tylko zobaczy, dostaje jakiegoś mega speeda i atakuje mnie momentalnie. Więc muszę tutaj ostrożnie podejść do tematu. Dam radę teraz? Nie powinien mnie chyba zobaczyć. Hehe, prędkość to podstawa, moi drodzy. Prędkość to podstawa. Ten tutaj ma całkiem daleki zasięg widzenia, ale w jakiś sposób na pewno muszę dać radę tam przeskoczyć. Jednego i drugiego muszę omijać. Dobra, mamy w takim razie małą, proszę państwa, zabawę skradankową. Nie tego się spodziewałem, ale nie będę narzekał. Całkiem intrygująca zabawa. Dobra, tutaj mogę wyskoczyć. Mogę też wejść do tego drugiego pudła, żeby przeczekać tutaj moment. A wiecie, kiedy ten dron tutaj krąży, może teraz dam radę sobie hopnąć, pójść tutaj? Nie! Nie! Aj chuj, zostałem złapany. Chyba, że... Jestem tutaj bezpieczny? Hehe, nie pogoni mnie, dobrze. Okej, widzicie, nie tylko chodzi o to, żeby idealnie unikać wzroku tych dronów. Wystarczy, że będę wystarczająco szybki. No to uniknę ich w 100% tak czy siak. Dobra, tutaj jestem schowany, na pewno muszę się przedostać tam. Tylko musi to być jeszcze szybka akcja. O, tu, pyty, pyty, dobra, tu jest git. Nie wiem, czy mnie zobaczy, jak tutaj wskoczę, ale i tak wolę przeczekać, aż się popatrzy tam. Zium, zium, i co, i do przodu. Na to możemy sobie dziabnąć. Kocie łapki wciskają przycisk. Teraz jak ja mam stąd wrócić? To jest moje pytanie. Jeszcze raz muszę tę trasę wykonać. No dobra, mówi się trudno, damy radę. Ruszaj, kocie! Schowam się za belkami, jest dobrze. Teraz w drugą stronę, cyk, myk i jest git. Teraz mamy tutaj, wydaje mi się, jednego dronka, który jest przez chwilę zasłonięty, okej. Okay. Dobra, sprawa jest w takim razie jasna. To czy muszę iść na prawo, czy może muszę iść na lewo? Wydaje mi się, że na lewo. O! Oj, kurwa! Nie widziałeś mnie, ale tutaj to już sobie poczekam. Driftujący kot to jest to, czego dzisiaj w dzisiejszym dniu wszyscy potrzebowaliście. I nie mówcie mi, że nie.
Dobra, na spokojnie, kryje się w cieniu. Prawdziwy koci asasyn, dobrze. To teraz hopsajmy w takim razie do krainy tych skompresowanych śmieci, które jadą przed siebie. Nie pamiętam już dokładnie, co robi nawet ta korporacja. Ale mam nadzieję, że nie przerabia kotów na jedzenie. Chociaż oni nie wydają się nie być do końca świadomi koncepcji kota. Dlatego, znaczy, niby są świadomi, niby nie są świadomi, ale raczej od dawna takiego zwierzęcia nie widzieli, więc okej, delikatnie, delikatnie. Od drugiej strony i lecimy przed siebie. Witam pana pracownika, możemy się poznać? Nie, dobra, bo jeszcze na mnie doniesie. Lepiej nie ryzykować, znaczy i tak nie mogę z nim wejść w interakcję, ale mniejsza z tym teraz. Dararararara, dokąd mogę iść? Co my tutaj mamy? Tajemniczą beczkę, która pozwoli nam przejść przez lasery. Chyba, że może będę musiał się tutaj gdzieś schować? Nie wiem, może jak wykryję, że po prostu to tylko beczka, to się mnie nie czepi? Nie jestem pewien, w jaki sposób mi się to udało. A nie, bo dobra, lasery zaczynają się tam, a kończą tu. Że myślałem, że wiecie, świecą z jednej i z drugiej strony. To ta dziura w beczce troszeczkę by mnie tutaj udupiła. Okej, co my tutaj mamy? To mi podniesie jedno, a tu jest bateria atomowa, okej. I mamy też oczywiście podpowiadajkę w postaci... To już na jednym stoi, więc da radę, powiedzmy... Okej, aha, to coś może mnie śledzić, co? Dobra, okej, ty robocie, jakby... Na razie go wyłączę, nie jestem pewien, co ja mam z nim zrobić. Mamy tutaj krótki tutorial tego, jak ta maszyna działa. Tak więc pytanie brzmi... To się podnosi... Aha, to się tym się opuszcza, a tamtymi dwoma się podnosi jedno i drugie, co? Jedno podniesione, tutaj pewnie podniosę w pełni, ale coś jeszcze musi być tam. Okej, to powoli w takim razie, powoli, powolutku. Wydaje mi się, że ta maszynka może pozwolić mi przejść za tamte lasery, a tam znajdę coś, co też mi będzie potrzebne. Więc niech ona przyjedzie tutaj. To ona da radę wyjechać? Nie, nie da rady chyba wyjechać stąd. No to co ja mam ze sobą zrobić? Halo? Nie przejdę tutaj na drugą stronę, tak po prostu... A nie, ty! Mogę wejść na to i wskoczyć i tam jest jakiś dings do pociągnięcia. Dobra, chodź tutaj, robocie. Wyłączę cię teraz, żebyś mi nie uciekł. I cyk, jesteśmy po drugiej stronie. Miau, miau! Ty, tutaj mamy drugiego, dobra. No i widzicie, taki sposób sprawa się rozwiązuje. Nie jestem tylko pewien... Nie no, trzy będę potrzebował, ja nie hopnę tak szybko, żeby móc złapać tą baterię, tak mi się wydaje. Chociaż nie, jak ja to otworzę, to przecież robocik to zdekonstruuje. Dobra, okej, nadludzkie moce, którymi tutaj operuję, zdecydowanie pomagają w całym tym zadaniu. Co się dzieje? Aha, a dobra, to w ogóle jakby zjeżdża całą tubą tym przyciskiem. Tamten przycisk obniża baterię, a ten podnosi to szkło, które jest powiedzmy bliższą warstwą. Myślałem, że są dwie warstwy tego szkła. Dobra, czemu ta gra jakoś tak odmawia, jak działania dzisiaj płynnie, nie mam zielonego pojęcia. Mam tylko jedno okno przeglądarki włączone. Dobra, robocik, zgarnij baterię. No dasz chyba radę. Nie da rady. Okej. Roger that. Co ja mam w takim razie ze sobą? A wiem, co mam ze sobą zrobić. Kurwa mać, gro! Ogarnij się! Kręcimy beczką do przodu. Jedno i drugie jest podniesione, więc teraz ono się tu zmieści. Dobra, wszystko się układa zgodnie z naszym kocim planem. Ale mam też takie wrażenie, że jak tylko... What the fuck? Że jak tylko zgarniemy tą baterię, to tutaj się jakieś małe piekiełko rozpęta, ale hej. Jesteśmy na to gotowi. Oczywiście alarm, zamknięcie. Co tam? Sekwencja ucieczkowa. Skompresują nas w śmiecia. Wszystko się zatrzymało. No w sumie tak, zabrałem im zasilanie. Mamy to! Szybko, zabierajmy się stąd, zanim pojawią się tutaj wartownicy. Zanieśmy te baterie do Clementine. A dobra, no i widzicie, te lasery teraz się tutaj wyłączyły. Jestem tutaj, okej, to sytuacja jest mi znana. Kojarzę to miejsce, łaziłem sobie tutaj wcześniej. Tylko teraz obstawiam, będę musiał unikać... No, halo! Proszę się nie ciąć, gro! Nic tu nie instalowałem, żadnych modów, niczego. Jak w takim razie tutaj teraz bezpiecznie przejść na drugą stronę, żeby mnie żaden wartownik nie zjadł? Nie wiem, ale pójdę leciutko naokoło. Mam wrażenie, że ta alejka, gdzie tutaj właśnie pan zamiatacz z pachołkiem na głowie sobie prosperuje, będzie bezpieczniejsza niż główna ulica. Uuu, shit. No dobra, mamy wartownika. Halo, co się tutaj dzieje? Myślisz, że ten bandyta ma chętkę na moją kolekcję kart retro? Kurwełe, dobra, czy ja dam radę się tutaj przedostać? Dobra, on ma mnie w dupie! Witam pana wartownika. Zachować spokój, poszukiwania w toku! Zachować spokój, poszukiwania w toku! Okej. Dobra, będą powtarzali ten sam tutaj tekst cały czas. Tutaj wszystko, wow! Niesamowicie sprawnie działa ta policja wartownicza. Minęło jakieś 20 sekund, odkąd ja zrobiłem moją akcję. A tutaj kolejne dronki są, co? Oczywiście, że są kolejne dronki. Jesus!
Teraz to będę musiał rozkminić, jak tutaj się w takim razie poruszać, co? No okej, to drugą stroną zatem. Może te chociaż jakoś, powiedzmy, tak bardzo nie nachodzą na siebie. Dobra, widzę, co tutaj muszę zrobić. Jak one się znowu popatrzą w lewo, ja będę miał tutaj takie wąskie okienko, żeby przejść. Nie! Kolejny dron! Dobra, tutaj jeszcze jeden lata, ale może uda mi się schować. Zapomnij o mnie! Zapomnij. Nie zapomnij. Bye bye, żegnaj okrutny świecie! Co jest? Ty, zgub mnie! Zgub mnie, ty, zmień światło! Nie, no on mnie zaraz znowu zobaczy, nie? Odleci, haha! Okej, dobra. Miejsce przy pudle jednak okazało się niezwykle inteligentne, czy tam za pudłem. Dobra. O kurwa, kolejny dron, dobra! Dzida do przodu! Nie! Nie trafił! Ja kurwa też nie trafiłem! W miejsce, w które miałem iść! Dobra, dżukuję na boki! Ho, ho! O kurwa, mać! Dobra, szybki koteł! Ja pierdolę, kolejny! Iu! Spierdolę wam wszystkim! Nie dorwiecie mnie! Nie dorwiecie mnie! Kurwa, tu! Nie! Nie! Na kurwa parapecie, bo nie nacisnąłem! Perspektywa mi się kurwa zmieniła! Może był checkpoint chociaż? Gdzieś! Czy ja będę musiał może znowu od fabryki lecieć? Tak, stąd idę, ja pierdolę, ale jestem zły. A tak dobrze mi to poszło, ta ucieczka była taka brawurowa, szybka i kocia. Tyle razy mnie tam nie trafili. Ale ostatecznie mnie oczywiście wychujali. Cholera, bubuś. Nie zdziwię się, jeżeli mnie teraz znienawidzisz. Naprawdę źle z tobą postępuję. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku aż dwa razy udało mi się ciebie załatwić. Przepraszam, no nie chciałem tego. Ty, tutaj też drony latają. A przedtem to ich w ogóle nie było. Znaczy, ja chyba miałem takiego farta, że po prostu na nie nie trafiłem. Więc nie byłem nawet świadom, że te drony tutaj patrolują i pilnują. No cóż, jak tutaj żyje aż tyle tych przestępców, to się nie ma co dziwić. Czekajcie, to jest to piętro? Czemu tutaj teraz nie ma drona? Przeniosły się one? Różne miejsca patrolują? Tutaj były przecież wcześniej te dwa, które się kręciły. Dobra, no muszę przejść na drugą stronę, więc na pewno nie zrobię to tędy. Ten się patrzy tak, ale ty. Okej, dobra, wydaje mi się, że dam radę się schować na szybko tutaj i cyk w tym miejscu i przechodzę sobie za nim. He, frajerskie drony, nigdy mnie nie pokonacie. Zawsze dobro zwycięży. Dobro i nie policja. Tak zwana nie policja. Dobra, tam nie było jakiegoś miejsca, gdzie ja bym dał radę sobie przechopsać. Ten mam nadzieję, że do tyłu nie popatrzy. Nie, tędy nie przejdę. Ale ten się w ogóle nie patrzy, mam wrażenie, tutaj. O, i tędy. O kurwa, to było takie zajebiście proste. Ja oczywiście musiałem tutaj jakiegoś Jamesa Bonda odjebać. Nie. O, dobra, zdążyłem, kurwa, znowu ta perspektywa. Miał, skurwysyny. Zwyciężyłem. Clementine. Co się dzieje? Tablica śledztwa. Clem? Ha, ani śladu po Clementine. Och, co to takiego? Wygląda mi to na zakodowaną wiadomość. Będziemy musieli zabawić się w detektywów i ustalić, co się z nią stało. Spójrz, do B12 i kota. Odpowiedź znajduje się wśród moich rzeczy. No i są jeszcze te cztery symbole. Podpisano Clementine, spójrz tylko. O mój Boże. Dobra, zdobyto nowy przedmiot. Jakaś roślina, kamienie. Coś, co wygląda jak pachołek z nogami i lampa lawa. No cóż, czy ja muszę konkretne przedmioty tutaj nacisnąć w tej chwili? Nie wiem. Znalazłeś coś? Nic nie widzę. Jesteś pewien? Znaczy, ja wiem, że ta lampa... Dobra, w pierwszej kolejności była jakaś roślina. To na pewno będą wszystkie rzeczy, które się tutaj dookoła znajdują. Pewien jestem, że do góry mogę wskoczyć i tutaj coś było. Czy tutaj też będzie ta roślina, o której była mowa? Bo na pewno jest ten pachołek, jest kryształ, ale czy jest tutaj ta roślina, która była tam wcześniej pokazana? Zapewne nie. Większość rzeczy tutaj, trzy z tych rzeczy są u góry, ale ta roślina musi być chyba gdzieś indziej, co? Clementine, gdzie dałaś roślinę? Może pierwsza będzie tak tutaj z buta od razu na wejściu, a może nie? Może na parapecie? Zbadaj. Znalazłeś coś? No nic nie widzę, jesteś pewien. Dobra, okej, czemu mi pozwalasz badać rzeczy, które nie są odpowiedzią na moje pytania? Proszę mnie tutaj nie oszukiwać, gro. Ten teren i mieszkanie się w ogóle rozszerzył, czy mi się wydaje? Rower nam zbyt wiele nie powie. A ten robot będzie mnie ciągle opieprzał. A nie tego szukamy. Po co ty to sprawdzasz? Tam jest w ogóle lampa z serduszkiem. Okej, jeszcze raz, te rzeczy. Muszę sobie to zbadać. Mamy baterię. To jest jakaś taka heksagonalna, powiedzmy,
heksagonalna, chyba heksagonalna doniczka jakby tam jest coś kurwa w stylu cebuli i bluszcza jakiegoś. Potem to. O, dobra, czemu ja prawie dokładnie wiem, gdzie to wszystko... A nie, to tutaj będzie, kurwa, jak nic! To jest to! Moje czujniki wygrywają jedynie nieszkodliwe chemikalia w stanie lotni. Potrafię jednak odtworzyć powiązanego z nimi kojącego uczucia, które wciąż pamiętam. Tak jak ja, towarzysze nie mają zmysłu węchu. Ciekawy jestem, czemu to robią. Pod tym pojemnikiem jest też ukryta wiadomość. Tu napisano, jest ze mną. Okej, to w takim razie w drugiej kolejności było co? W drugiej kolejności... Kurwa, czy ja naprawdę zapomniałem? Ten kryształ był w drugiej kolejności. Siema. Ten klejnot odznacza się średnią wartością i niską czystością. Wydaje się, że jego blask został dodany w sposób sztuczny. Być może pełni rolę swoistego znaku, mającego zwrócić naszą uwagę na coś przydatnego. Bingo! Mamy wiadomość. Jej treść to blazer. Dobra, zaraz to wszystko zbierzemy. Jest ze mną blazer. Potem mamy tego jebańca. No ten pachołek, to ma być jakiś pachołek z nogami. Pachołek z nogami, a na końcu lampa. Tutaj jest gdzieś jakiś taki drugi pachołek? Serio? Jakie ty rzeczy w swoim mieszkaniu trzymasz? Kobieto! Tutaj może z powrotem? Ta lampa nie wydaje mi się tutaj jakby wiele pomagać. Pachołek z nogami, albo przynajmniej coś, to wygląda jak pachołek z nogami. To raczej mi nie pomoże, chyba że mogę tam coś zrzucić na przykład. Tego pokoju też tutaj nie kojarzę, co jest. Nie, to mi zbyt to nie pomoże. Bla, 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 nic nie widzę. Okej, robocie, nie denerwuj mnie. Tutaj pachołek z nogami, a to jest cały manekin z pachołkiem. Ha, dziwna rzecz jak na wyposażenie mieszkania. Czy towarzysze postrzegają w ten sposób ludzi? To w sumie dość zabawne. Spójrz, coś tu jest. Tu jest napisane, o, czekamy wy. No dobra, okej, i lampy w takim razie potrzebuję. Czy ona się jakoś odznacza? Trzy gwiazdki duże ma mieć na sobie. Chyba, nie jestem pewien, czy ten szczegół ma aż takie tutaj duże znaczenie. O kurwa, kocie! Na górę! Czy to ma być jakaś konkretna jedna lampa, która ma te trzy gwiazdki? Jak na razie wszystkie wyglądają podobnie, ale może to ma być jedna konkretna lampa. Tutaj nie było żadnej? Gdzieś przy suficie, gdzieś w łazience, tu, tam? Może z powrotem przy komputerze? Nie, komputer już obczajałem, to robot mnie opieprzył. Na suficie nie. Próbuję jakieś, wiecie, ciekawsze tutaj pomysły rozkminić na to, gdzie te rzeczy mogą się znajdować. Wydaje mi się, że każdy z tych przedmiotów ma szansę być w osobnym pomieszczeniu. Dlatego też sprawdzam różne możliwości. Drzwi mnie nie interesują. Stolik też mi wiele nie powie, poza tym, że mogę rozpieprzyć rzeczy na nim. O, TTP! Tam jest ten, z serduszkiem. Czy to będzie to? Tak, jest karteczka pod spodem. Nie wiem, co to takiego, ale ten blask jest zgoła olśniewający. Ha, wybacz, byłem gdzieś indziej. Nie zauważyłem nawet tej wiadomości. Napisano tu, klubie nocnym. Okej. Jest ze mną Blazer, czekamy w klubie nocnym. Doskonale świetna robota, poruczniku. Kot, teraz pozostaje ją znaleźć. Nie mamy wiele czasu. Okej, no to let's go w takim razie. Musimy stąd wyjść, znowu pomijać te wszystkie roboty. Chociaż teraz jak już rozkminiłem sobie trasę wyjścia stąd, to nie powinno to być zbyt skomplikowane. Czy te roboty w ogóle dalej tutaj patrolują? Tak, oczywiście, że dalej patrolują. Jebana policja. Co oni sobie w ogóle wyobrażają? Nie wiem, czy powinienem tutaj biegać. Znaczy w sumie może to nie mieć nawet najmniejszego znaczenia, czy ja tutaj biegam, czy nie. Tego za to muszę wyminąć, ale on na razie mnie tutaj nie niepokoi. Zawracaj, głupi dronie. Cie, zaprogramowane, żeby jedną trasę badać. To jest dopiero niski poziom przemyślenia tego, jak sprytny może być wasz przeciwnik. Hehehe. Dobra, co my tutaj mamy? Tędy sobie wracałem, tutaj zejdę na dół, potem obok kwiatków i już nas tutaj nie ma. Czyli idziemy do klubu nocnego zatem, co? Okej, damy radę. Oj, kocie! Czemu na tą rzecz automatycznie wskoczył na górę, mimo iż go nie prosiłem? Ale jeżeli coś mogłoby się stać takiego przydatnego dla mnie, to się kurwa nie dzieje. Dobra, kontynuując w takim razie. Dowiedziałem się, że teraz, właśnie, po uczynieniu tego, co uczyniłem, będę w stanie wejść tutaj. Mamy kolejnego... Nie, dobra, to jest kurwa obraz dronka. W tym miejscu będzie znajdowało się kolejne wspomnienie. Nie jestem pewien, z czym związane, ale mamy to. Pewnie może jakiś origin tych dronów. Bardzo podobny do naszego. Wartownicy mieli zapewniać ludziom bezpieczeństwo, mieli walczyć z przestępcami i pilnować porządku. Gdy jednak życie w mieście stało się trudniejsze i społeczność zaczęła dzielić się na różne grupy, wartownicy szybko stali się ogarami bogatych i potężnych. Stanowili idealne narzędzie do sprawowania kontroli nad miastem. Posłuszni i bezwzględni, niezmordowani. Nawet po zniknięciu ludzi nie przestali realizować swojej funkcji. Zawsze na służbie, nieustępliwi.
Normalnie ideę o policjanta można by pomyśleć. Jebaniutcy. Tak więc no, jedno szybkie wspomnienie i nic więcej tutaj nie ma do roboty. Kolejne i ostatnie wspomnienie, które jest w całym tym rozdziale, znajduje się w klubie nocnym, dlatego teraz mam nadzieję, dam radę już tutaj wejść. Ci sobie tutaj bamszą do muzy, do tego potężnego hard bassu. Wykidajło, wpuścisz mnie? Ten dla ciebie, odejdź. Okej. To bardzo niemiłe z twojej strony, ale... Może teraz w końcu uda mi się wykorzystać to górne przejście, które się tam znajduje i wejść tam od tyłu na przykład. Nie wiem, może tam było coś, czego nie zauważyłem. Ty, co to za Alfons się tutaj buja? Złoty ekran? Kurwa, fioletowy płaszcz? Się wydaje być jednoznaczne. Siemanko, co słychać? Okej, dobra, nie pogadamy sobie za bardzo w takim razie. Może to jest otwarte? To jest otwarte! Siemano, witam serdecznie. Hej, jak się tu dostałeś? Chcesz z nami imprezować? Wskakuj, napij się czegoś. No a ja tylko i wyłącznie mleko z prądem przyjmuję, panie kolego. Dzień dobry, klubowicze! Naprawdę. Kto wymyślił tę grę? Jestem kotem, który jest na cyberpunkowej klubowej imprezie. Przecież to jest niesamowite. Witam pana kolegę tutaj zielonego, co tam trzymasz w łapie? Okej, dźwignię. Ten klub jest do pani. Wywali mnie z tej głupiej sali dla VIP-ów. Mnie! Wyobrażasz sobie? No więc teraz mam te dźwignię, tak na pamiątkę? Kup mi coś do picia, a oddam ci tę głupią dźwignię. Nie jest mi do niczego potrzebna i nie chcesz, by ktoś mnie z nią nakrył. Okej, to już jest pewne, że będę potrzebował za chwilę dźwigni. A ja muszę dorwać w takim razie coś do picia. O, proszę bardzo, tutaj roboty sobie nawet Daft Punk odtworzyły. O kurwa. Mogę się kręcić na tej płycie? Witam wszystkich tutaj, DJ Matci! Rozkręcimy tę imprezę! Pierwszy utwór dzisiaj z dedykacją do naszego wielce podejrzanego przyjaciela. Blazer, to dla ciebie! Nie, ja tutaj mogę jakąś płytę może włożyć, bo tylko jedna się kręci. Ten tutaj DJ Matce twojej rucham stopy, on tylko udaje, że miksuje cokolwiek. Okej. Kim ty jesteś? Ana, dopłaciłem ekstra, żeby Wikidajło zdradził mi te ruchy na dzisiejszy wieczór. To on programuje po godzinach hologramy. Aha, okej, czyli on replikuje taniec, który się tam znajduje, co? No mniej więcej się podobnie buja. Teraz, jak mogę podjebać drina z baru, bo oczywiście nie będę za niego płacił, no. Bez przesady! Nie wiem, może muszę tutaj jakoś się timingowo dobrze po prostu ogarnąć. Ty, co jest? Kurwa, wjechałem windą do środka. Okej? Nawet zjechałem razem z butelką. Hehe, dobrze. Nie. No i wrócę, kurwa, na górę. Co ja tutaj robię w ogóle? Co ja, tutaj mam drinka skombinować? Na dole mam drinka skombinować? Nie wiem, zjechałem do magazynu? A może wspomnienie jakieś tam będzie zamknięte? Wiem, że jedno jest w klubie, ale jakby gdzie? Dlaczego? Tego się nie spodziewałem. Kocia winda, no. O, proszę, dzień dobry. Co my tutaj mamy? Dawaj, pstrykul, co z tego wyczytasz? Prywatna imprezka? Gdy byłem wciąż człowiekiem, wraz z przyjaciółmi zbieraliśmy się i imprezowaliśmy do późna w nocy. Nawet jeśli następnego ranka trzeba było ponieść dokuczliwe konsekwencje. Dobrze było móc odnaleźć szczęście pomimo tego, co czekało na zewnątrz. Pomimo tego, że życie pod ziemią stawało się coraz bardziej nieznośne. Pomimo kapitalistycznej chciwości firm w rodzaju NekoCorp. I pomimo państwa policyjnego, które stworzyli wartownicy. Teraz pamiętam, czemu to robiliśmy. A, widzicie, jak was władza w dupę jebie, walni szota, jakoś to będzie. A jest w sumie, mam wrażenie, logika, którą teraz wiele osób może się kierować, albo nawet musi się kierować. Nie idą mi dzisiaj te rymy. Nigdy mi nie idą rymy, czemu ja kiedykolwiek próbuję? Dobra, wychodź z windy, bubuś, bo... O, zbierz dziwny napój. Dobra, byku. Lecisz mi dźwignię w takim razie, aczkolwiek nie wiem, co to jest za drink, więc jakby... Ja się odsuwam od odpowiedzialności. Klub jest do bani, wywalili, mam dźwignię, daj mi coś do picia. Cyk, dzięki przyjacielu, proszę bardzo, zgodnie z umową. Dobra, nowy przedmiot. Teraz trzeba się zastanowić, po chuj mi ta dźwignia. Żeby się tylko jakby nie skończyło tak jak z roketem w strażnika, który miał ochotę na jakby czyjąś rękę. Ten jakiego ma skina, hologram na nim jest. Hej kliencie, zakaz wstępu na balkon dla VIP-ów. Dzieją się tam jakieś prywatne sprawy, zarezerwował go jakiś blazer, jeśli dobrze pamiętam. Okej, to jest Blazer, a to jest ten. A Blazer, ona jest z Blazerem przecież, dobra. Zapomniałem jego imię. A tak, to było właśnie w notatce. No dobra, zakaz wstępu na balkon dla VIP-ów, ale czy jest to problem dla mnie, jeżeli teraz mam dźwignię, proszę pana? Nie wiem, do czego służy. Ani gdzie ją nawet mogę zamontować, ale
poprzechadzajmy się tutaj po tym barze. Może coś odkryję. Mogę też tutaj jakąś płytę im zasadzić. Spotkaj. Ten jakiś widzę, fanatek muzyki. Okej, zgliczował się na samym środku. Krok w lewo, potem krok w prawo. Bip, bu, bip, bip, bu, bu, bu. Bujamy się klawo. Oto taniec Zegema. Ma, na, ma, na. Okej, fantastycznie się tutaj bawicie, moi drodzy przyjaciele. Co ja mam ze sobą teraz zrobić w takim razie? Dźwignia, mam dźwignię, tu jakiś chłopo sobie siedzi. Siema, Alex. To ten, który mnie tutaj zaprosił. Dobrze się bawisz, koleżko? Co miałbym z tym zrobić? Nie wiem, kurwa. Czy to jedna z tych nowoczesnych konsol do gier? Dobra, okej. Jesteś troszeczkę ujebany chyba na tej całej imprezie. Najlepszy przyjaciel kota. Achievementik dostałem. Proszę, proszę, to lubię. Dobra, jak się dostać na ten cholerny balkon? Czy to wymaga ode mnie wyskoczenia z tego klubu? Czy może to będzie coś, co zrobię tutaj? Bo jakby... O, wait. A myślałem, że tam coś się dzieje. Nowoczesnego, fajnego, nowego, dziwnego. Może muszę zjechać na dół jeszcze raz windą? No nie, no nie wydaje mi się. Chociaż czy winda prowadziłaby mnie tylko i wyłącznie do jakiegoś wspomnienia? Czekaj. Na balkon mam wejść. Brakująca dźwignia umożliwia... Uniemożliwia nam dostanie się na górę. Myślisz, że jest gdzieś w klubie? Ktoś powinien coś wiedzieć. Właśnie, kurwa, gdzie tej dźwigni mogę użyć? Jestem ślepy, nie widzę ani... O, tutaj, Jesus, mamy to. Znaczy, nie wiem, co to zrobi w ogóle. Okej, mogę sobie tutaj hopnąć. Teraz co? A, i teraz DJ matce twojej pojadę po starej. On kliknie dźwignię jeszcze raz, bo mu się hologram schował. Dobra, co teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę zejść z powrotem na dół. Zajebiście. Ty, to tam będzie druga dźwignia w takim razie. Żeby się w inne miejsce... Okej, dobra. Czyli dla każdej normalnej osoby to by był taki proces. O, tam coś kliknąłem, mogę podjechać, ale tam nie przejdę, za to tu przejdę, więc muszę znaleźć dźwignię. Nic bardziej mylnego. Ja absolutnie mam wrażenie, wszystko w tej grze robię na opak. Mogę teraz sobie tutaj usiąść? Mam wrażenie, że... Kurwa, zagrajcie jakąś tutaj dobrą muzę. Dobra, nie, dobra, jedziemy na górę. Nie, wiecie co, pierdolę to. Nie poddam się tak łatwo. Ja czuję, że powinienem mieć tutaj opcję się kręcić jak płyta gramofonowa, kiedy on speeduje muzykę. Ale ten DJ matce w ogóle jakiś taki nieresponsywny jest. Wszyscy ręce w górę! O, widzicie to? Tutaj jest interakcja pieprzona i nie ma płyty. Nie mam płyty, którą mógłbym tu położyć, ale dobra. Może coś się stanie u góry i wtedy będę mógł tam wejść w jakąś interakcję. Więc hopnijmy sobie na górę. Może tam jak zdobędę płytę, to ją zrzucę tutaj na dół. Najbardziej chciałbym zobaczyć, jak się Bubuś kręci po prostu dookoła własnej osi. Cudowne by to było. No i tu robimy tak i cyk, jesteśmy u góry. Strefa VIP. Chociaż nie, nie do końca. Ty, kurwa, jakieś przyciski tutaj są magiczne. Klik. Okej. Oho, dobra, mogę sobie tutaj jakieś przejścia potworzyć, co? A to robi co? Podnosi to, opuszcza, kręci. Czy ja teraz będę miał takie przejście ładne na drugą stronę? Nie wydaje mi się. Nie, czekajcie, czy ja muszę po prostu wszystkie kliknąć? Jeden za drugim? A jak dam to teraz tak? Może się to teraz uda w takim razie? Muszę sobie tutaj podwieszane dekoracje totalnie poprzestawiać. Chyba się udało. Ale Blazer oczywiście wydupca z tego balkonu. Akurat jak ja tam mam zamiar pójść. Super. Wszyscy w tym świecie chcą wychujać mojego biednego Bubusia. Widzicie, ja teraz już rozumiem, dlaczego koty są za takie wredne uważane, bo tak się je traktuje. Jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wartownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Kurwa, hopie, no nie wiem, może należysz do tych bogatych, którzy sobie wartowników wykorzystują jak swoją prywatną policję. Kurwa, ktoś związany tu jest, Clementine. O chuj. Czyli on porwał tą Clementine. Nie wiem, myślałem, że z własnej woli tu poszła. O, super. Kutas, co nas wpuszczał do fabryki. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jesteś taki cwany, na jakiego wyglądasz, kocie? To zresztą nic osobistego. Biznes to biznes. Kurwa, nie, no kocika? Przecież jakby to społeczeństwo nie ma więzień, które mogłyby mnie utrzymać. Spierdolę zewsząd. Biznes to forsa, a ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. Wszystko twoje! Wow. Wiedziałem, że jedyny robot w okolicy, który nosi jebany łańcuch na szyi, nie może być godny zaufania. I zdecydowanie nie jest. Shit.
Alcatraz. Do więzienia trafimy? Że Alcatraz? Alcatraz? No nie! Kurwa, może jednak mają więzienie, które jest w stanie mnie pomieścić. O Boże! Ojej! Dobra, trzeba będzie to rozbujać, żeby stąd spierdolić. Zabrali mi też pstryka i mój kubraczek! Dobra, w takim razie... No to jest ten element filmu szpiegowskiego, który zawsze musi nadejść. Główny bohater pozbawiony wszystkich swoich gadżetów i nowoczesnych nowinek technologicznych. No musi pokonać wszelkie przeciwności i uciec, i wydostać się na wolność. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się wam podobał, zostawcie łapę w górę. Ja będę uciekał, a w kolejnym my uciekamy z Alcatrazu. Alcatrazu. Pa, pa!